patrzymy bardzo szeroko tak naprawdę na segment piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych, bo w swoim portfolio oprócz oferty skierowanej dla typowych piwoszy, jaką jest żywiec bezalkoholowy wprowadzony w kwietniu 2016 roku, mamy również już od kilku lat radlery, które też charakteryzują się niższą zawartością alkoholową oraz Radlera Zero, czyli wersję Radlera bezalkoholową dla osób, które już nie preferują aż tak wysokiej goryczki, nie są fanami smaku piwa, ale też poszukują napojów dla dorosłych smakowych. Więc patrzymy na tą kategorię bardzo szeroko, obserwujemy, że ona od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija. Jest to obok piw specjalnych jedna z najszybciej rozwijających się kategorii w ramach dużej kategorii, jaką jest piwo. Stąd jest to dla nas rynek bardzo perspektywiczny. Piwo bezalkoholowe jako takie do tej pory było dość takim niedoreprezentowanym segmentem, bo tak naprawdę dużą większą część stanowiły radlery bezalkoholowe. Postanowiliśmy to zmienić w 2016 roku oraz również nasz główny konkurent, czyli kompania piwowarska z Lechem Free, też widzimy, jest coraz bardziej aktywna w tym segmencie. W naszym przypadku chodziło tak naprawdę o repozycjonowanie, rebranding i relaunch żywca niskoalkoholowego, który był na rynku obecny przez długie lata. Natomiast nie był w żaden sposób wspierany, też nie do końca odpowiadał na potrzeby konsumentów, więc w 2016 roku my po raz na nowo przyjrzeliśmy się temu segmentowi, spojrzeliśmy, czego tak naprawdę potrzebują konsumenci, jakie są drivery sprawiające, że sięgają po tą kategorię, jakie są główne bariery, które sprawiają, że jednak wybierają inne napoje, wodę, napoje gazowane, soki, a nie piwa bezalkoholowe. I jakby przygotowując ofertę żywca bezalkoholowego, staraliśmy się odpowiadać, adresować te bariery i adresować też główne drivery segmentu. Czy to jest oferta skierowana stricte dla piwoszy, więc tutaj już mężczyźni doceniający prawdziwy, piwny, goryczkowy, pełny smak, to są te osoby, dla których skierowane jest piwo bezalkoholowe, to są osoby, które często prowadzą aktywny tryb życia, kierują pojazdy, mają pracę, więc muszą też zachowywać się odpowiedzialnie. W związku z tym nie zawsze mogą sobie pozwolić na tą świetną przyjemność, jaką jest napicie się piwa, a poszukują tego smaku bez ograniczeń, jakie niestety wprowadza zawartość alkoholu w piwie i to dla nich skierowane jest głównie piwo bezalkoholowe. Radlery dla osób, które mają, nie preferują aż tak tego piwnego smaku, klasycznego piwnego smaku, bardziej szukają czegoś słodszego. To są zarówno kobiety i mężczyźni, to jest taka mieszana grupa, więc też nie powiedziałabym, że tylko kobiety. Natomiast no, piwa bezalkoholowe to zdecydowanie głównie mężczyźni.